Halo kochani, to tutaj się regenerujemy, tutaj jest nasza twierdza, stąd mamy do naszego balona naprawdę bardzo bliziutko. Zobaczcie, mamcia żywym krokiem wystartowała do przodu, kochani, z tego co wiemy pod balonem już mamy i kudełka, i nasie, i gutka, i całą ekipę, kochani, z ProfBoot for Kids Camp, z obozu organizowanego przez Beniaminek Krosno. Dzisiaj bawimy się na hali Krosno. Słuchajcie, no dzień był bardzo upalny, także tam pod namiotem też jeszcze pewnie temperatura nie zelżała. Natomiast zobaczcie, jak my mamy blisko do tego balona. Jeszcze raz chcieliśmy serdecznie zachęcić, kochani, różne grupy z Polski. Zobaczcie, kochani, można się świetnie zorganizować tutaj, w tym miejscu. Kochani, rozbić zaplecze swojej drużyny, a tutaj prowadzić treningi. Wszystko do połapania, kochani. Beniaminkiem administruje, przepraszam, balonem, halą Krosno administruje Beniaminek Krosno. To tu ta część, kochani, Podkarpacia, świetna, piękna okolica. Pokazaliśmy wam również kilka tutaj jej wspaniałych turystycznych atrakcji. Natomiast, aby te atrakcje tak naprawdę pozwiedzać, potrzebowalibyśmy tego czasu naprawdę sporo. Natomiast my, jak wiemy, jak wiecie, gonimy głównie za piłą, gonimy głównie, kochani, za naszymi marzeniami, za fajną, dobrą zabawą. Także w tej chwili, kochani, zobaczcie, jesteśmy w pobliżu balonu. No, myślę, że temperatura będzie tam bliska sauny, ale na pewno świetnie się pobawimy. Także już za chwileczkę, kochani, ze swoją kamerką dołączymy tam do... Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzień dobry. Słuchajcie, uśmiechnięte, kochani, buźki. Myślę, że część naszych przyjaciół jest już tutaj. Słuchajcie, spodziewam się zobaczyć Milenkę. Wiem, że jedzie do nas ponad 60 km. Gdzie ta moja Milena? Dawaj szybciutko do mnie. Chodź tu. Chodź, Milenko, chodź. Na ciebie tu czekam bardzo, bardzo. Chodź. Słuchajcie, ja do ciebie jechałem 600 km, ty 60. Chodź do mnie. Miło cię widzieć. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Czy mogę cię uściskać? Mogę uściskać, tak? Cześć, kochanie. Dzień dobry. Miło cię widzieć. Powiedz mi, jesteś tutaj z Podkarpacia, tak? Tak. Marzenia się spełniają? No. Cieszę się bardzo, słuchaj, naprawdę. Tym bardziej, że wiesz, grasz też w piłeczkę trochę? Dawniej trenowałam, teraz przestałam, ale lubię sobie pograć. Rozumiem. Czyli tak amatorsko, jak ja, lubisz się pobawić. I o to chodzi, piątka. Strasznie z tego tytułu się, Milenko, cieszę. Jak wiesz, słuchaj, no dla nas piłka nożna jeszcze w wydaniu dziewczynek jest w ogóle szczególna, jest magiczna. Na pewno dzisiaj trochę pokopiemy. Zobacz, niosę specjalnie dla ciebie moje adidaski. Będą różne zabawy, będziemy się bawić, zaraz będzie trochę kapek. Byłaś już na sali? Jeszcze nie, ale, ale widziałam tam... Szabełku widziałaś? Widziałaś Gutka i resztę? Tak. Świetnie, słuchaj, strasznie, strasznie się cieszę, że cię widzę. Dołączasz absolutnie do mojej elitarnej grupy wspaniałych przyjaciółek. Patrycję znasz? Tak. Pati wspaniała, Pati jest z Jarocina, to akurat Wielkopolska. Na urodzinach widziałaś Olę? Tak? Tak, Ola była z nami na urodzinach, ona jest akurat opolszczyzna. Cieszę się, że do tego naszego grona dołącza Podkarpacie. Witaj serdecznie, mój kapitanie z tego okręgu. A teraz baw się dobrze, gońcie spokojnie na halę. Ja już do was idę, jeszcze trzy słowa tytułem wstępu i zaraz się widzimy. Dobrze. Cieszę się bardzo, że cię widzę. Ja super. Też się cieszę. Buźka. Kochani, zobaczcie, jakie to miłe, przyjemne i sympatyczne. Naprawdę spotykamy się z naszymi przyjaciółmi na terenie całej Polski. To naprawdę... wspaniała rzecz. Słuchajcie, to mnie tylko utwierdza, że naprawdę robimy coś fajnego. To nas bardzo cieszy, kochani. Także jak jest możliwość, mamy możliwość się spotkać, usłyszycie, że gdzieś jesteśmy, a jest możliwość zbicia piątek, gorąco jeszcze raz serdecznie zapraszam, kochani. Milenka przyjechała się z nami dzisiaj tutaj pobawić, pograć piłką. Natomiast za momencik zgaszę kamerę, odpalę ją ponownie tam w balonie. Myślę, że no, temperaturę, mówię, mamy tam pewnie trochę hardkorową, ale spokojnie sobie z tym poradzimy. Także zabieram swoje butki, kochani, i gonię do nich, do balu. Słuchajcie, kochani, no witam serdecznie, jesteśmy już w hali, wchodzimy tutaj. Słuchajcie, temperatura nie jest tak tragiczna, jak myślałem. Jest ciepło, mamy troszeczkę, zobaczcie, są krople potu, ale taką mamy troszeczkę w tej chwili Amerykę Południową, czyli tam, gdzie tej piłki jest najwięcej, w najfajniejszym wydaniu, Argentyna, Brazylia. Tam, myślę, są właśnie podobne warunki, także dzisiaj mamy fajne warunki do zabawy. Natomiast chciałem przypomnieć, kochani, że ta hala, którą pokazywałem wam przed sekundką z zewnątrz, to pełno wymiarowe boisko przykryte tym balonem. Słuchajcie, sytuacja jest niesamowita, dlatego że cały rok można z tego korzystać. Jak widzicie, latem też, może nie w godzinach tych 12-14, kiedy jest naprawdę spory upał, ale wieczorem czy z samego rana możemy świetnie się bawić. Kochani, tak jak mówiłem, Beniaminek Krosno, kochani, to
to opiekun tego obiektu, ale kochani i chłopców, którzy za mną w tej chwili rozgrywają turbo kozaka. Natomiast w tej chwili chciałbym powiedzieć, kochani, taką ciekawostkę na tamtej stronie. Przepraszam, czy to jest Akademia Letnia z Beniaminkiem Krosno? Zajęcia w ramach Akademii Letniej z Beniaminkiem Krosno, kochani, ta hala eksploatowana non-stop, cały lipiec. Słuchajcie, w sierpniu już co prawda rusza sezon, także pewnie troszeczkę inaczej, ale myślę, że też będzie bardzo aktywnie. Z tego, co się orientuję, to zajęcia są jeszcze o 9 rano. O 9 rano w cyklu poranne granie dla wszystkich chętnych dzieci. Rozumiem. W tym porannym graniu braliśmy udział, kochani, kilka dni temu. Świetnie się bawiliśmy, robiliśmy turbo kozaka, oddawaliśmy po 10 strzałów. To już macie na kanale. Natomiast ten odcinek, który dzisiaj nagrywamy, słuchajcie, zobaczcie. Najpierw tam idzie turbo kozak, nie znam szczegółów, słuchajcie, ale widzę, że szykują się, rozgrzewają, czyżby to jakieś połówki leciały. Ciężko powiedzieć, kochani, w każdym razie Pro Wood for Kids Camp to również inicjatywa Beniaminka Krosno. Słuchajcie, ich system szkoleniowy we współpracy z Zagłębiem Lubin, to te kluby są partnerskie. Według ich myśli szkoleniowej można doskonalić swoją umiejętność piłkarską, techniki fundamentalnej, techniki użytkowej oraz wszelkich, kochani, piłkarskich aspektów. Słuchajcie, obóz Pro Wood for Kids jest dedykowany dla osób z zewnątrz. Beniaminek jest bardzo aktywny o tej porze roku. Ja przypominam, że oni kilka dni temu wrócili z Gdańska, gdzie podobnie pracowali, słuchajcie, bardzo ciężko. W tej chwili większość z chłopców po powrocie z obozu odpoczywa, regeneruje się, pływa, baseny. Natomiast słuchajcie, zdaje się w czerwcu obóz w Iwoniczu, tak? Kolejna wspaniała, słuchajcie, inicjatywa. Natomiast, kochani, no od ferii zimowych i tak dalej, to samo, co się tutaj dzieje, tylko w wydaniu zimowych, serdecznie zapraszamy. Za rok oczywiście będzie kolejna edycja tego tutaj wydarzenia. Pytacie nas... Jak? Już w zimie będzie następny. Już w zimie, tak. W zimie tylko to będzie seria zimowa, kochani. Wtedy będziemy bardzo aktywnie wykorzystywać ten balon, chyba że warunki atmosferyczne pozwolą. W tej chwili w naszej Polsce dzieje się dziwnie dużo, jeżeli chodzi o aurę. Tak naprawdę nie mieliśmy w ogóle wiosny, nie wiem jak wy tutaj, ale u nas od razu z zimy zrobiło się lato. Potem to lato, słuchajcie, przynajmniej mocno w kratkę u nas tam na Dolnym Śląsku. Ja przypominam, że tutaj dojechaliśmy 600 km. Kochani, tyle tytułem wstępu. Ja w tej chwili będę chciał już wziąć kamerkę i zaczniemy pracować po hali. Kamerka jest na statywie. Tak jak mówię, z tamtej strony trener Mateusz, kochani, ma pod opieką w ramach Letniej Akademii, kochani, z Beniaminkiem Krosno zajęcia. Za momencik do nich dołączymy. Dla nich mamy przygotowaną świetną, fajną zabawę. Bądźcie z nami. Będzie kapkował gutek, będzie kapkował kudełek i będą kapkować nasi wspaniali uczestnicy zabaw. Natomiast za mną cały czas idzie turbo kozak i może, słuchajcie, od tego rozpoczniemy. Dowiemy się, w jakiej formie jest to rozgrywane. Przypominam, że gutek strzela i nie wiem, co się stało, bo ani nie ma poprzeczki, ani bramki, czyli pewnie punktów nie ma, ale leciało fajnie długo. Myślę, że to już idą zapisy, czyli chyba tak naprawdę konkurs trwa. Ale weźmy kamerę, idziemy to zobaczyć. Tak jak obiecałem, tak ruszamy, kochani, idziemy zobaczyć w tej chwili tutaj w stronę turbo kozaka. Słuchajcie, no, Nasia, przypominam, to przedstawicielka z rocznika 2008, w związku z tym ona ma troszeczkę bliższe odległości. Natomiast słuchajcie, w tej chwili chłopcy tutaj pod okiem trenera Karola i Kamila, kochani, rozgrywają turbo kozaka. Zobaczcie. Natomiast po tamtej stronie boiska mamy, kochani, świetne zabawy z trenerem Mateuszem w ramach Letniej Akademii, kochani, w ramach Letniej Akademii z Beniaminkiem. Już zaraz za momencik do nich tam dołączymy. Natomiast, kochani, jeszcze raz, za chwileczkę przedstawię... Ale ładne okno. Nie wiem, co to trzeba było. Poprzeczkę czy to, trenerze? Poprzeczkę teraz szukacie, tak? Słuchajcie, też było blisko. Czyli Guciu, od czego rozpoczęliście? Od poprzeczek, tak? Jest Darek z poprzeczką. Och, lekko przeniesione, słuchajcie. Pobądźmy chwilkę jeszcze tutaj z nimi, zobaczmy, kochani. Jest słupek, nie poprzeczka. Natomiast za momencik przejdziemy na tamtą część sali, kochani. Tam będziemy za chwileczkę z młodszymi uczestnikami, kochani. Natomiast przypominam, że brawo, niewiele brakło, brawo, dobry strzał, słuchajcie. Wiktor, przypominam, z Nowego Jorku oddał przed chwilą fajny strzał, niewiele nam brakło do poprzeczki. Mamy w tej chwili, kochani, znowu pod poprzeczką niedaleko. Natomiast zdaje się, że tylko Darka widzieliśmy w poprzeczce. Natomiast no, nasz turbo kozak, kochani, ma sporą odległość. To jest, kochani, tak... Myślę, że ze 20 metrów na pewno.
Guciu, kto? Trzy kolejki trafiacie w poprzeczki teraz, tak? Gutku, jak rozegracie Turbo Kozaka, to zapraszam na tamtą stronę, dobra? Będziemy robić zabawę z uczestnikami z Krosna, dobra? A teraz się jeszcze cały czas, kochani, bawcie. W każdym razie ProfBoot for Kids, kochani, inicjatywa Beniaminka Krosno, to trening w tej chwili, to przepraszam, spotkanie dzisiaj na hali Krosno w ramach obozu, dzisiaj przypominam, dzień czwarty, oni cały czas z nami świetnie pracują.